Na świecie żyje 7 gatunków żółwi morskich, które przemierzają morza i oceany, wzbogacając ekosystemy zarówno płytszych wód, jak i bezkresnych głębin, raf koralowych i podwodnych łąk trawy morskiej. Zwierzęta te już od 100 milionów lat są obecne w ziemskich wodach. Pomimo tego, że od tylu lat są obecne tu na Ziemi, teraz żółwie morskie potrzebują naszej pomocy. Praktycznie wszystkie z żyjących obecnie gatunków są zagrożone wyginięciem albo przynajmniej narażone na wyginięcie, a zagraża im niestety szereg niebezpieczeństw związanych z działalnością człowieka. Może to być nasze bezpośrednie działanie, jak celowe poławianie i zabijanie, ale nasze decyzje i zachowania mogą oddziaływać także pośrednio. Żółwie mogą stawać się ofiarami przyłowu, co oznacza, że mogą być przez pomyłkę łapane w sieci rybackie, które są zarzucane w celu złowienia innych gatunków zwierząt. W latach 2000-2020 zwierzęta te stanowiły aż 89% wszystkich wrażliwych gatunków rejestrowanych jako przyłów. Co gorsza, zużyte sieci są często porzucane w morzach i stanowią kolejne zagrożenie dla gadów, które mogą się w nie zaplątać i w ten sposób stracić życie. Samo zanieczyszczenie wód zagraża zwierzętom również w inny sposób. Żółwie mogą pomylić wszechobecny plastik i zjadać go przez pomyłkę, ale odpady mogą również je ranić. Jednym z większych zagrożeń jest jednak postępujące niszczenie siedlisk żółwi, a zwłaszcza ich miejsc rozrodu. Każdego roku samice żółwi wychodzą na ląd, aby tutaj, w piasku nadmorskich plaż, wykopać dół i złożyć do niego jaja. Jeśli będziemy mieć szczęście tutaj, na Cyprze, mamy szansę spotkać 2 gatunki tych wspaniałych gadów. Żółwia zielonego i kareta. Z tego powodu niezwykle ważne jest także to, jak zachowujemy się na plaży. Nadmierna eksploatacja tych miejsc, ich zabudowa, skutkuje utratą cennych siedlisk, gdzie zwierzęta mogą się rozmnażać. Nawet ruch pojazdów na plaży może skutkować nadmiernym ubiciem piaskiem. Zwierzęta nie składają jaj co roku i zazwyczaj robią to co 2-3 lata, a ponadto muszą minąć dekady do chwili, kiedy osiągną dojrzałość płciową. U żółwi kareta jest to około 20-25 lat, nim pierwszy raz przystąpią do rozrodu. Po tym czasie samice wracają w okolice, gdzie same przyszły na świat. Może to być ta sama plaża, sąsiadująca z nią, lub oddalona nawet do kilkudziesięciu kilometrów od niej. Prawdopodobnie w odnalezieniu tego miejsca żółwiom pomaga nawigowanie na podstawie pola magnetycznego Ziemi. Jest to tym bardziej imponujące, że zwierzęta te pokonują nawet tysiące kilometrów pomiędzy miejscami, gdzie żerują, a tymi, gdzie się rozmnażają. Wraz z zapadnięciem zmroku przychodzi czas, aby sprawdzić plażę. W nocy staje się jasne, że jesteśmy we właściwym miejscu. Znalazłem już pierwszy ślad żółwia, który wyszedł z morza na brzeg. Dokładnie widać miejsca, gdzie samica odpychała się płetwami, ślad po skorupie, a na końcu tej ścieżki wyraźny dołek, czyli gniazdo, gdzie w tej chwili zakopane są jajka, z których już niedługo wyklują się młode żółwiki. W pewnym momencie niespodziewanie wydarzył się cud. Samica niedawno wyszła z wody i natychmiast przystąpiła do budowy gniazda. Pogłębia je płetwami i obracając się w zagłębieniu, aby pomóc sobie całym ciałem i masywnym pancerzem. Na lądzie nie czuje się zbyt pewnie, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej wróciła do wody. Najlepiej też, aby nie zdradzić miejsca złożenia jaj, które mogłyby być smakowitym kąskiem dla drapieżników. Jesteśmy świadkami przepięknego wydarzenia. Z tego miejsca już niedługo w świat wyruszy
Masywne płetwy żółwicy przystosowane są do pływania i pokonywania ogromnych odległości pod wodą, nie do kopania w piasku. Wreszcie, gdy jaja są zakopane i bezpieczne, Samisa postanawia wracać do morza. Pokonanie tego niewielkiego dystansu jest dla niej dodatkowym wysiłkiem, ale gdy tylko dotkną ją pierwsze fale, misja jest zakończona sukcesem. Spektakl powtarzany od milionów lat znów przebiegł pomyślnie, a zobaczyć go na własne oczy to niezapomniane przeżycie.